I oto wstęp do Chrome. Dziś wiemy z całą pewnością, że ludzkość staje w obliczu świetlanej przyszłości. Osiągnięcia dzisiejszej nauki i technologicznej... Myślę, że Kedy albo Logan słuchają sobie audycji w radiu albo w telewizji. Tak ogółem to jest wstęp, znaczy to, co teraz mówią, jest wyjaśnieniem tego, czym jest Chrome. Sądzimy, iż poddanie Chrome procesowi dwufazowej do hybrydacji przy temperaturze bliskiej zera absolutnego może zbliżyć nas do otrzymania czegoś w rodzaju katalizatora, który pozwoli nam przyspieszyć 10, a w niektórych przypadkach może nawet 20-krotnie proces terraformowania planet, który nie pozwala na atmosferę. Tak. Chrome to jest taka substancja, która pozwala na terraforming planet bez atmosfery, co jest bardzo cenne. Przez prywatne korporacje? Chciałbym zauważyć, że tak zwany chrom jest substancją niezwykle rzadko występującą, uznanym nam wcześniej. Jest oczywiście rzadką substancją. Każda super substancja. Mówić o wydobyciu na skalę przemysłu. Tak, ale dzięki tej substancji, nawet w małych ilościach, każda korporacja posiadająca wystarczające środki może praktycznie bez żadnej kontroli tworzyć nowe ekosystemy. Wielu ekspertów uważa, że może to doprowadzić do destabilizacji procesu kolonizacji kosmosu. Jury Ozonowy. Że senat w pełni kontroluje sytuację. Jak zatem skomentuje pan wydarzenia, jak ten statek leci, skoro ma tak dziwnie ustawione silniki? Jestem jednak pewien, że odpowiednie regulacje prawne zapobiegną pojawieniu się tego typu problemów w przyszłości. No dobra. Tyle wstępem. Znowu widzieliśmy naszych bohaterów. Mam coś dla nas. Co tym razem? Znalazłam dla nas robotę. No w końcu. Zleceniodawcą jest mała korporacja, Spacon Industries. Co to za jedni? Jedna z trzech korporacji górniczych wiercących oczywiście na kilku planetach. Wszędzie korporacje. Wydobywają co się da, ale przede wszystkim szukają tutaj chromu. Całkiem im odbiło. Wystarczy, że ktoś palnie tu, pewnie jest chrom i od razu zlatują się z całej galaktyki. Jak muchy do śmietnika. Nie do śmietnika, mógłbyś po to... Po tej aferze w Senacie to teraz chyba cholernie dochodowy interes. No tak, ujęć to bardziej dosadne. No dobra, co z tym Spaconem? Znaleźli chrom? Tak. Gdyby coś znaleźli, byłoby o tym głośno. Niekoniecznie. Więc do czego mogli to ukrywać, nie? Nieprawda? Zajmują statek transportowy z jakimś drogim sprzętem dla górników. Podejrzewają piratów, to tutaj plaga. Brzmi ciekawiej niż twoja ostatnia propozycja. Chcą, żeby odnaleźć ten transportowiec? Nie będziesz musiał go szukać. Mamy dokładne numery statku, bo sprzęt znajduje się w pojemnikach z ciągle działającymi lokalizatorami. Łatwa robótka. Spaycon zapłaci nam za odzyskanie najcenniejszych komponentów. A dokopanie pirata... W tle widzimy to, czego mamy szukać. W porządku. Skontaktuj mnie z nimi, pogadamy o naszej stawce. Już wszystko załatwiłam. Co? Co? Cholera. Czego nie rozumiesz w słowie wspólnicy? Właśnie, przecież jesteś głupia. Takie decyzje mamy podejmować wspólnie. No tak, ale trzeba było szybko decydować. No wiesz, konkurencja nie śpi. Poza tym proponowali 50 tysięcy, a ja wydusiłam z nich 70. Ja bym wydusił 100. Mam większy skill. 70 tysięcy. Całkiem nieźle. Zrobiłeś skanę terenu? No pewnie, przecież mnie znasz. Nie chcę znać. Mała wyspa na tropikalnym księżycu Terbona. Wylądujesz tam, zabierzesz dwa pojemniki, przegonisz kilku frajerów i za 2 godziny będziesz z powrotem. Jakie to banalne. Czemu według ciebie to zawsze jest takie proste? Właśnie. Bo wiem, na co cię stać. Aha, tak, jasne. Klasyczna odpowiedź. Wcale nie. Myślisz, że to, czym się zajmuję, czyli zabijanie piratów i innych kolesi, jest takie banalne i proste i nie ma znaczenia. Ty tylko siedzisz w cieplutkim statku w wyglądzie pistoletu. W każdym razie lecimy na Terbona? Nie, na księżyc Terbona. I tak, to ten ekran będzie nam towarzyszyć przez długi czas. Czyli przed każdą misją. Wraz z postępem w grze, no na razie mam ograniczony wybór broni, ale wraz z postępem w grze ilość broni się zwiększy. Wybieramy to, co chcemy załadować do naszego ekwipunku, jakie broni będziemy używać podczas misji,
amunicję standardową i wyposażenie. Ja biorę kawsa. Ponieważ oczywiście z przeciwników można także zabrać, bo oni zatem biorę kawsa. No, weźmy. To jest taki sam pistolet. Ma zmniejszoną siłę i zasięg, ale jest z tłumikiem. Wezmę, wątpię, czy będę używać, ale co tam. Jedna paczka amunicji, myślę, że spokojnie wystarczy. Co mamy w wyposażeniu? Lornetkę oczywiście bierzemy. Dwa helteksy, szałk. A w sumie mogę granaty wziąć. A co? I to jest OCS. To rzecz, którą chyba znajdziemy dwa razy podczas misji. A którą zawsze warto się wyposażyć na jej początku, ponieważ OCS zmniejsza... A, pokażę zresztą. Pokażę zresztą, co to jest. W sumie mógłbym załadować jeszcze shotguna. Jak widzicie, jest miejsce, ponieważ shotgun zajmuje chyba dwie kratki. Ale nie będę tego robić. Może wziąć dodatkową amunicję. Nie. Tyle wystarczy. Zaczynamy. Zaczynamy strzelanie, bieganie do wszystkiego, co się rusza. Ha. Cel podstawowy. Odnaleźć i odzyskać pojemniki z Spejkonu. Cel dodatkowy. Wyeliminować piratów odpowiedzialnych za porwanie statku Spejkonu. No, nie wydaje mi się to szczególnie wygórowanymi celami. Za 70 tysięcy? Spokojnie. Mogę to zrobić. Przygotuj się. Jestem gotowy. Zwart do boju. I nasz transporter ucieka. Kelly nas tym razem wystawiła do wiatru. Widzicie? Logan to wyjątkowy pechowiec. Najpierw pointer, teraz Kelly. Nie. Wracaj. Czemu Logan nie miał pilota? Nie, nie. Ten transporter jak ma. Jesteśmy gdzieś tam. Na księżycu Terbona. I mamy... No i jak tam? No. Smażę się. Posłuchajmy dialogu. Podreguluj trochę kamerę, mało widzę. Co? Okay, mam kamerę w oczach? Na skanach widać niewiele. Nieduży kompleks zabudowań na północnym krańcu wyspy przed kraterem i coś naprawdę dużego w samym kraterze. Jakaś dziwna instalacja. Wygląda jak stara antena radionawigacyjna. To pewnie jest jakiś bezużyteczny złom. To wszystko? Jeszcze jeden mały kompleks na wschodnim wybrzeżu wyspy. Chyba jakaś niewielka przystań. Okej, mam wszystko w nawigatorze. Złapałem odczyty dwóch pojemników. Zabieram się do roboty. Powodzenia i uważaj na siebie. Spokojnie, spokojnie. Zawsze uważam na siebie. Wciskając J, otwieramy panel implantów. Ponieważ Logan, jak dowiedzieliśmy się z wcześniejszego filmiku, zainwestował wraz z Kelly w implanty. Implanty są, no... takimi samymi rzeczami jak... Coś przyszło mi do głowy. Dobra, znowu gadają. Chciałem się czegoś dowiedzieć o tej instalacji w kraterze. No czemu? Po co? Coś podejrzewasz? Ta antena to wcale nie musi być złom. Oddziały Space Force szkolili, jak wykorzystywać tego typu instalacje do akcji dywersyjnych. Można używając tego zapuścić trajektorię lotu. Albo piracenia kablówki. Rozumiem. Odezwę się, jak tylko coś znajdę. Logan, jesteś bardzo mądry. Kontynuując. Implanty to oczywiście nasze usprawnienia, takie same jak w Deus Exie. Mamy... głównie służą do walki, choć nie tylko. Mamy tutaj hack interface, czyli rzecz pomocną w hakowaniu systemów. Ponieważ tak, mamy uproszczone hakowanie różnorakich terminali. Mamy wspomaganie celności. iScope, czyli powiększenie. Nie działa ono razem ze snajperkami, ale ze zwykłymi broniami. Tak. Adrenaline processor, czyli zwiększa naszą szybkość. A tych nie możemy jeszcze używać, ponieważ wraz z postępem w grze będziemy odblokowywali kolejne implanty. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Nie ma to dla mnie kompletnie sensu, ponieważ powinny wszystkie działać. A cóż, im częściej używamy danego implanta, tym jak widzimy ten... no, znika. Widzicie ten pasek na pewno szary u góry. Jest to asymilacja naszego implantu. Tak. Implanty uruchamiamy klawiaturą numeryczną.
I na pewno teraz zobaczycie ten niebieski wypełniający się pasek. To jest obciążenie nerwowe naszej mózgownicy, że tak powiem. Jeśli ono dojdzie, zapełni się całkowicie, wtedy nie wiem, dostaniemy jakiś szok czy coś w tym guście. I tu z pomocą przychodzi nam OCS, ponieważ od razu i bardzo szybko obniża nam obciążenie nerwowe. No cóż, tyle wstępem do używania implantów. Zamierzam teraz szybko, ponieważ można tu robić układy implantów, zatem tym się teraz zajmę. Oraz do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Chrome. Tu Lawoskor i życzę wszystkim miłego dnia.